A witam serdecznie na kanale Picasso. No, Horsy, czas wziąć udział w naszej tutaj loterii, a więc zapraszam, żebyście nie przegapili, co się tutaj gra i co można uzyskać. Dobrze, tam w tym spoilerowym nie mieliśmy pewnych rzeczy, które tutaj nam się uwidoczniły, więc no tak jak mówię, tak robię tutaj dzięki zaangażowaniu, a w czasie wielkiego wyzwania udało Ci się odblokować 17 kuponów, tak? No to bierzemy te 17 kuponów. Tutaj pamiętajcie, możecie sobie te kupony zebrać. O, widzicie, ja sobie robię tak do 16, więc za więcej już nie kupuję. Tutaj z UFO nie mam nic na razie. I ze znajomych, także ja sobie tutaj najpierw puszczam do przyjaciół 5. A dobra, strasznie wolno idzie to. Dobra, ok. No i tutaj oczywiście wszystkim, którzy są, no to a o co jest? A to będzie strasznie wolno teraz chodzić. No ja w każdym razie wszystkim, którym mogę, to od razu wysyłam. Ponieważ zbyt dużo tutaj nie będę spędzał czasu. Może się okazać, że komuś nie dam tego. O, chyba już wszystkie dałem. Jeszcze 13? No nie, już chyba dałem wszystkie, co mogłem. Dobra, i tutaj ten loteryjny, no chyba tutaj trzeba go uaktywnić, widzicie? Tak jak jest teraz. Także za 5 godzin będzie pierwsze rosowanie, także spokojnie sobie damy radę. Główne nagrody to tutaj mamy ciasteczkowy, tutaj mamy metal, laska i tutaj chyba są płaszcze z tego co widzę. Czekajcie sobie, a zobaczmy, może się da, tak, dobra, da się. Da się. Zobaczmy, co tam będzie. Ja cię tyle. Dobra. Maść. Też maść. Tutaj to jest. Myślałem, że jakiegoś boskiego może dali, jakiegoś takiego mniejszego, ale nie. No, ciasteczkowe dużo nie dadzą, ale no, zawsze warto mieć coś boskiego, tak? Kuponów nie dają, co prawda, ale no to jest tak jak jest. O, tam liry i tak dalej. Możemy parę dostać tutaj tych przyjaciół i kudzo, no i koniczynek trochę, tak? Pamiętajcie o tym, że jeszcze dodatkowo jest taka sprawa, że możecie przekazać na następne losowanie te swoje punkty i to zwiększa później wasze, jeżeli będą, wiecie, paści. No to po prostu ich nie bierzemy, tylko od nowa dajemy na losowanie, tak? No zobaczmy to. O, doszło. Ktoś doszedł, tak? No to jeszcze damy. Jeszcze raz. Pamiętajcie, że u nas na stronie Picasso TV można sobie się wymieniać losami, los za los. No i to jest ciekawa, fajna sprawa. Już niektórzy zaczęli dawać losy i tak dalej. Ja oczywiście te które mam tam dwa razy tam na losowanie tam wchodzę, także daję od początku do końca, także jak jest w liście, to na liście ktoś to po prostu na pewno u mnie dostanie. Ale to też nie będę siedział cały czas, żeby te dawać, także no też musicie się sami też między sobą a tutaj dawać, tak? Także tutaj macie konto Picasso TV, tak? Macie po niższych lokalizacjach też dodane, także tutaj można zgłaszać los za los. Wiem, że już tam powyłączane są pewne rzeczy, no ale tutaj możecie sobie zgłaszać, tak? Póki co. I wymieniać się losami między sobą, między znajomymi i tak dalej. To jest bardzo, bardzo potrzebne moim zdaniem i to, że to urwali na właśnie na te media, kurczę, te fora z Horsów, no to było niepotrzebne moim zdaniem.
No dobra, no to tutaj mamy już tutaj te wszystkie ten, tylko nie zapomnijcie sobie tego dodatkowego losu, nie? Tutaj trzeba klepnąć go i chyba za każdym razem trzeba, także trzeba sprawdzać. Teraz tak, pytanie za 100 punktów. Ile mamy tych loterii? Czy będzie tutaj o której godzinie? Bo to jest dla mnie też bardzo ważne. No i loterię mamy o 16:01, tak? 14 o 16. No to dobrze. Weź udział w loterii, aby wygrać nagrody, zdobądź poprzez losowanie loterii. Po zakończeniu losowania nagrody odbieraj i odbieraj koniczynki, tak? Kupując za jaki, umieszczając z powrotem w grze wygrane poprzedniego losowania. Tylko pamiętajcie, jak decydujecie się na wymianę, no to niestety, ale ta wymiana musi dokonać się wszystkich losów, które ten, na przykład nie możecie sobie wybrać jakiejś rzeczy z tego losowania, a resztę do powrotnego, nie. Tak to nie działa. Łapiąc UFO, prosząc znajomych o pomoc 5 razy i wygrać zawody na losowanie, jeśli udało ci się odblokować premię wielkiego wyzwania, no to masz jeszcze żółty los, tak? No i tyle. No i możemy wygrać w wyzwaniu Tytelna, prawda? Zdobądź fragmenty z kolekcji, to możecie też w tych całych koniczynkach też zdobywać. Zdobądź fragmenty konia z kolekcji ciasteczkowe w sklepie koniczynkowym podczas świątowania. To nie tak do końca, bo to zawsze wam się podwaja i w końcu no brakuje. Ja tam próbowałem na jednym z filmów pokazać wam i to nie wychodzi dobrze. No dobra, ale proszę mi pokazać godziny losowań. I nie ma. Dobra. Wiem, że 4 mają być losowania. 4 losowania. A nie widzę, gdzie to jest pokazane, o której będzie następne losowanie. No i takie nieciekawe, że już mamy tego. No już mogli dać do wyboru, prawda? Jakiego chcemy tego ciasteczkowego, prawda? Zobaczmy, czy tutaj będzie coś, jeżeli chodzi. Nie, to nas tutaj przerzuca. Czy tutaj będzie? Powinno być to gdzieś to umieszczone, nie? Tutaj jest. Będzie otwarte do 17 lutego 2020. Także mamy co jeszcze losować dosyć sporo. To są nasiona kuponu, także nie pomylcie się, bo ja też tak spojrzałem. O, kupony do kupienia. O. A tu nie. I nie udało się. No patrzcie, nie mogę znaleźć tego. Się co, no. Tutaj zawsze nam będzie pokazywało. No dobra, ale. No jest to problem dla mnie, bo powiem szczerze, nie widzę tutaj tych godzin. Może tutaj gdzieś na. No sprawdź. No nie, no, nie wiem, czemu mi tak ścina ten. Nie ma. Nie widzę. Niestety nie widzę. No, konie jakie wystartują, no to pora puścić z wodzy. Te GP-ki, nie? Także tutaj GP-ki będą latać hucznie, a także pod tym względem będzie się działo. Z wiechy jak nie wiem, no kurde. Powiem wam szczerze, że na słabszych komputerach lepiej chodzi. Chodzą horsy niż kurczę tam, niż na lepszych, no. Niestety to muszę stwierdzić. No i tutaj też łapiemy na tych zawodach, tak? Tutaj już nie mogę. Tutaj mam chyba, mogę sobie jakiegoś chyba puścić jeszcze jakieś zawody.
No tak, mogę jeszcze jakieś puścić zawody, to sobie puszczę. No takie nie bardzo. No dobra, no to może jakieś inne. A może skoki? No zobaczmy, czy skoki. No skoki mogą być. No dobra, no to jak skoki, no to tutaj sobie ciągniemy ostatnie skoki i już. Może co wygra, nie? Jak wygra, to wygra. Nie wygra, to nie wygra. No i tutaj mamy jeszcze jednego. No dobra, no to tutaj sobie wrzućmy. Może coś wygra. No dobra, no dobra. Jest nakarmiony dosyta. A tak czy inaczej, no powinien wejść już jakiś tam. Jakieś tam zawody powinny być i powinno się nam tutaj wszystko fajnie zrobić, nie? No i tyle w tym wyścigu. O, 4 zrobione aż. Dobra, to masz już. Nie będę się z tobą tutaj tiertolił, także ciach, flu. I lecimy na Szczecin. I dobra. I tak. Aha, naprawdę, jak ja bym miał teraz na przykład klepać jakieś tak jak zazwyczaj robiłem bloopy i tak dalej i takie zwiechy, serio, to jest dla mnie WCV-ek, to nie, dziękuję, WCV-ek to może mi krzywdę zrobić, aczkolwiek nie sprawdzałem go, ale tak mało ludzi tam było. O, to ta jedyneczka, dobra. Uda się, czy się nie uda zrobić Robin Hooda? Trzeba ciągle, kurczę, odświeżać, czy się... Chciałbym wam pokazać po prostu, jak się zdobywa ten przynajmniej jeden kupon. Ale to chyba... Chyba się nie uda. No nie. Dobra, już nie będziemy męczyć tego konia, kurczę. O, jest zawody. Czemu może już mam? Chciałem parę tych koni. Tak, już mam. No to widzicie, no chciałem pokazać. Nie udało. No i tyle w tym temacie. Także nie zapomnijcie tutaj sobie klepnić tego wielkiego wyzwania. Tego kuponu. Bo widzę, że no, chyba będzie co losowanie, ale go trzeba wcisnąć tą ikonkę. I wtedy macie. Natomiast no widzimy się o 16, tak? Ten, ale czemu za 5:30? Pierwsze losowanie za 5:30. Czekajcie, no to będzie. No to na pewno nie będzie o 16. No i właśnie, no i nie wiadomo. Czekaj, no gdzieś tu musi być. Gdzie są te? Czekaj, no może tutaj w tych. Tak prawdę mówiąc, no gdzieś powinno być. Jeżeli możecie mi wpisać, o której te wszystkie pierwsze losowanie tutaj jest. O 20, widzicie? O 20 i tutaj te wszystkie bilety będą i tak dalej. Sklep jest tutaj, to wtedy ten. Ale no o 20 miało być o 16, tak? A jest o 20. No czekaj, no to coś mi się tu nie klika, nie? No dobra, no niech już tak będzie, no zobaczymy, jak to będzie szło. O, dziękuję. I Gosia też dziękuję. Hero. No. Także jest dobrze, także... Jeżeli wy możecie też swoim przyjaciołom, po prostu od góry do dołu lećcie. Nie patrzcie, czy ktoś wam da, czy nie da. Lecie od góry do dołu. Jeżeli ktoś jest poczciwy, jeżeli ktoś jest ma trochę pod głową, no to spokojnie wam odda. Ale po prostu no, trzeba być życzliwym i w tej grze, i w każdej innej. Także zapraszam do oglądania następnego odcinka. Tutaj się z wami żegnam. Fajnie, że byliście, fajnie, że ze mną graliście. No i nie zapomnijcie też o Świętej Trójcy, także łapka, komentarz, dzwon i subskrypcja. No to 4, no niech będzie 4. Dobra, trzymajcie się, cześć, hej!